Zaczynamy top 5 SK Info. Zimno się zrobiło. Śnieg zaczyna padać. Dlatego na miejscu 5 jest Neptun z Gdańska, który zyskał nowe wdzianko. To taka zielona koszulka lidera wolontariatu. Neptun dostał ją z okazji Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu. Chodzi o to, żeby pokazać, że takie osoby to nie tania siła robocza i obalić mit biednego wolontariusza wykorzystywanego przez wszystkie organizacje świata. Wolontariusze chcą, żeby mówiono o tym nie tylko na lądach, ale też na morzach i oceanach. Stąd taki mały prezencik dla ich władcy może pomoże. Na miejscu 4 są motocykliści ze Szczecina. Mają wielkie silniki, ale jeszcze większe serducha. Przebrali się za Mikołajów i ruszyli w miasto z prezentami. Takich motomikołajów bardzo łatwo namierzyć. Tam, gdzie się pojawiają, przeważnie jest głośno. Tak też było w Szczecinie. Na ulicach miasta pojawiło się ponad 200 motocykli. Na każdym pan Mikołaj albo pani Mikołajka. Najpierw przejechali się ulicami, a później zajechali do dzieci ze szpitala w Zdrojach. Z prezentami oczywiście. A na miejscu 3 są dzieciaki, które o zabawkach mogą co najwyżej pomarzyć. To przedszkolaki z Radomia. One mają chyba najgorszy tydzień w swoim życiu, bo to tydzień bez zabawek. No, nie tyle bez zabawek, co tydzień bez zabawek ze sklepu, bo bawić się tutaj można, ale tylko tym, co się samemu zrobiło. A że z kartonu, papieru i kawałka taśmy nawet najmłodszy Polak potrafi zrobić wszystko, no to młodzi konstruktorzy mają już kubki, lalki, samochody, domy, myszy, stadiony, a pracują teraz nawet nad wysokim robotem. Z tym, że tutaj jest trochę więcej roboty, więc na razie wam go nie pokażemy. A co wy na to, żeby na Wigilię zamiast karpia zafundować sobie bibimbap? Albo pielmieni. Takie egzotyczne dania testowali ostatni mieszkańcy Nowego Sącza i to nasz numer 2. To miejsce to był raj dla kubków smakowych. Pielmienie. Beef rendang, toki and some vegetables. Pizza. Na Cooking Day można było spróbować potraw z 4 stron świata, czyli z tej, tej, tej i tej. Ale tego dnia nie żołądek był najważniejszy, a serce, bo zbierano też pieniądze na leczenie małej dziewczynki, która z sercem ma problemy. A na miejscu 1 jest coś, co zasługuje wręcz na medal. To akcja Łodzian. Autobus dla bezdomnych. Wyruszył na ulicę miasta, pełen ciepłego jedzenia i ciepłych rzeczy na zmianę. Taki autobus na łódzkie ulice wyjechał już po raz któryś nasty, a w nim wolontariusze ze schronisk dla bezdomnych, którzy gotują i wydają ciepłe posiłki. Chleb, ubrania, koce, kołdry. Wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Jeździmy tam, gdzie jest najwięcej biedy łódzkiej, tam, gdzie jest najwięcej osób bezdomnych, które potrzebują pomocy, których posiłek taki ciepły w ciągu dnia, kiedy jest zima dookoła, ratuje życie, zdrowie ich. No pomysł na akcję odjazdowy. Brawo. Więcej takich inicjatyw proszę. A więcej newsów? Już za tydzień w Top 5 SK Info. Piotrek Bukowski, do zobaczenia.